Generał mróz, generał błoto, zimowe mundury. Te zwroty często przewijają się zarówno w opracowaniach mających wytłumaczyć kwestię niemieckiej porażki w ZSRR późną jesienią i zimą 1941 roku, ale też we wspomnieniach uczestników zdarzeń. Wiele osób jest do dziś przekonanych, że to zima powstrzymała Hitlera, który, będąc święcie pewnym, iż wojna zakończy się szybko, nie wyposażył odpowiednio swojej armii. A więc, wojna. Z dniem dzisiejszym, wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Z góry zaznaczę, że takie proste wyjaśnienia nigdy nie były dla mnie przekonujące, nawet z czysto logicznego punktu widzenia, a padające z różnych stron stwierdzenia, gdyby nie zima, uważałem za kompletnie pozbawione sensu. Warunki pogodowe są jednymi z najistotniejszych czynników na wojnie, a sam fakt istnienia pór roku, w tym jesieni i zimy, nie jest niczym zaskakującym. O ile w lipcu czy sierpniu Niemcy mogli mieć nadzieję, że wojnę wygrają przed nastaniem mrozów, tak przy kolejnych upływających miesiącach unikanie tematu i brak przygotowań byłyby karygodną głupotą ze strony niemieckiego dowództwa, za którą to głupotę sami byliby sobie winni i nie mieliby powodów do zrzucania tej winy na inne czynniki. Czy jednak tak w ogóle było? W filmie postaramy się odpowiedzieć na kilka pytań z tym tematem związanych. Czy Niemcy faktycznie nie myśleli o zimie w ZSRR? Czy zima naprawdę zaskoczyła Wehrmacht nieprzygotowanym, a jeśli tak, to dlaczego? Jak wyglądały warunki pogodowe w Związku Radzieckim w omawianym okresie? W jakim stopniu to pogoda zadecydowała o rozstrzygnięciu kampanii 1941 roku? I czy mit zamarzniętej armii niemieckiej ma pokrycie w rzeczywistości? Na dylematach związanych z pogodą i zimą się głównie skupimy. Nie będziemy jednocześnie omawiali w szczegółach całości działań zbrojnych na Ostfroncie, gdyż byłby to temat przekraczający możliwości przedstawienia go w jednym materiale, skupimy się jedynie na kwestiach istotnych dla omawianego zagadnienia. Aby zrozumieć to, co działo się jesienią i zimą, będziemy musieli wcześniej zapoznać się z materią często lekceważoną przez ludzi interesujących się działaniami zbrojnymi, z problemem mniej ciekawym, dla niektórych wręcz nudnym, jednak kluczowym w sposób krytyczny dla wojny bez zaznajomienia z którym nie będziemy w stanie wytłumaczyć sobie tego przed czym stanęli dowódcy i żołnierze wermachtu w drugiej połowie 1941 roku a problemem tym jest Logistyka. Rzecz spędzająca sen z powiek dowódcom wielu armii w historii, nie tylko armii niemieckiej. W Wehrmachtzie kłopot zaopatrywania armii istniał od samego początku, a jego źródło leżało już u podstaw tworzenia niemieckich sił zbrojnych. O ile Niemcy starały się omijać ograniczenia traktatu wersalskiego już w latach dwudziestych, innymi dzięki współpracy ze Związkiem Radzieckim, tak otwarte odrzucenie tychże Miało miejsce już po objęciu władzy przez Hitlera i NSDAP. W marcu 1935 roku utworzono Wehrmacht, a w drugiej połowie lat 30. nastąpiła masowa rozbudowa armii i szybkie powiększanie liczby związków operacyjnych, czyli tzw. rozbudowa wszerz. Charakter tej rozbudowy, krótki czas, ograniczenia przemysłowo-gospodarcze i inne czynniki powodowały jednak, że nie szła za nią odpowiednia rozbudowa sił zbrojnych w głąb, nie zostało utworzone należyte zaplecze. Adolf Hitler był zainteresowany głównie sukcesami doraźnymi i głośnymi propagandowo, taką też formę miał rozwój armii. Liczyła się w pierwszej kolejności liczba dywizji, liczba czołgów i samolotów. O mitycznym zmotoryzowaniu armii niemieckiej już napomykaliśmy w poprzednich materiałach, teraz musimy się zająć tą kwestią bliżej. Hasła niemieckiej propagandy o motoryzacji nie mogły zaczarować rzeczywistości. Niemiecki przemysł samochodowy był za słaby, aby zaspokoić potrzeby wojska i ludności cywilnej. W chwili wybuchu wojny w III Rzeszy było 1,1 miliona samochodów osobowych i ciężarowych, czyli średnio 1 na 70 obywateli. W Stanach Zjednoczonych Ameryki odsetek ten wynosił jeden pojazd na 10 obywateli. We Francji 1 na 25, w Wielkiej Brytanii 1 na 30. Motoryzacja kraju była więc niedostateczna, za tym szły ograniczenia dla armii i jej służb zaopatrzeniowych. Na marginesie można zaznaczyć, że w Polsce znajdowało się wówczas 45 tysięcy samochodów i ciężarówek, czyli jeden pojazd przypadał na 770 osób. Zatem, o ile stopień motoryzacji w trzeciej Rzeszy odstawał od czołowych krajów Zachodu. W Polsce był niemal zerowy. Dla zaopatrywania niemieckich wojsk kluczową rolę na szczeblu strategicznym pełniły koleje. W realiach 1939 roku jedna dwutorowa linia kolejowa mogła zastąpić, jeśli chodzi o dobową zdolność przewozową, 1600 ciężarówek, które dodatkowo zużywały znacznie więcej cennego paliwa i zasobów. Koleje były zdecydowanie bardziej opłacalne na średnich i dużych dystansach już powyżej 300 kilometrów niestety miały swoje ograniczenia były mało elastyczne uzależnione od sieci trakcyjnej i bezpośrednio przy pomocy pociągów nie dało się zaopatrywać nacierających oddziałów w wojnie manewrowej dlatego na szczeblu operacyjnym i taktycznym niezbędne były pojazdy motorowe które mogłyby nadążać z dowozem za postępującymi jednostkami dodatkowo rozwój kolei w trzeciej rzeszy także pozostał w tyle za gwałtowną rozbudową armii, a w 1939 roku Niemcy posiadali mniej lokomotyw i taboru niż w 1914, przed wybuchem I wojny światowej. Wszystkie te czynniki spowodowały ukształtowanie przed wojną schematu zaopatrzeniowego Wehrmachtu. Pociągi dostarczały zapasy do końcowych stacji zaopatrzeniowo-przeładunkowych, ze stacji było ono przewożone do składów zaopatrzenia, Bezpośrednio w sąsiedztwie frontów. Zajmowały się tym trzy zmotoryzowane pułki transportowe Wehrmachtu, tak zwane Gross Transport Raum. W końcu ze składów zaopatrzenia trafiało do jednostek przewożone przez Klein Kolonen czyli jednostki transportowe poszczególnych związków taktycznych. Brak odpowiedniej liczby pojazdów powodował jednak, że owe trzy pułki Gross Transport Raum dysponowały zaledwie niespełna siedmioma tysiącami pojazdów których zdolność przewozowa wynosiła 19,5 tysiąca ton ładunku. Obsługiwały one siły ponad 100 dywizji już na początku wojny. Dla porównania, alianci zachodni w 1944 roku we Francji, posiadając zaledwie 47 dywizji, używali pojazdów o ładowności niemal 70 tysięcy ton. Niedostatek ten wynikał po pierwsze z wspomnianego ogólnego braku pojazdów motorowych, a po drugie, z faktu, że nawet te dostępne kierowano w pierwszej kolejności do jednostek bojowych, zwłaszcza zmotoryzowanych. Tych jednak było w momencie ataku na Polskę zaledwie 16 ze 102 zmobilizowanych dywizji. Cała reszta polegała na transporcie pieszym i konnym. Każda z niemieckich dywizji piechoty miała co prawda swoją kompanię transportową, posiadającą 924 samochody osobowe i ciężarowe, ale było to za mało. I większość zaopatrzenia dywizji przewożono za pomocą 1200 wozów konnych. Organizacja zarządzania aparatem logistycznym również przysparzała problemów i była podzielona pomiędzy generała Rudolfa Gerkego, który jako szef des Feld Transport Weizens w OKH odpowiadał za cywilny i wojskowy transport kolejowy i wodny, a generała Eduarda Wagnera, generalnego kwatermistrza w OKH, który odpowiadał za dobór zaopatrzenia. Które miało być wysłane do jednostek, oraz za transport w strefie przyfrontowej. W ten sposób środek łańcucha był zarządzany przez inną osobę niż jego końce. Co gorsza, żaden z nich nie miał władzy nad środkami transportowymi Luftwaffe i Kriegsmarine, które podlegały dowództwom tych rodzajów sił zbrojnych. Na podstawie powyższego trzeba powiedzieć wprost. Niemiecki system zaopatrzenia nie dysponował należytymi środkami i nie był należycie skrojony do obsługi tak gigantycznej armii. Ujawniło się to już w trakcie kampanii w Polsce. Pomimo niezbyt wielkiego obszaru działań, dostarczanie zapasów do jednostek zaczęło stanowić coraz większy problem w miarę oddalania się tychże od magazynów znajdujących się na terenie Niemiec. Możemy przez to zaobserwować narastający kryzys logistyczny i spowodowane nim braki zaopatrzeniowe w części dywizji w Polsce, Poczynając od drugiej dekady września. Niektórzy autorzy, zwłaszcza w naszym kraju, wysnuli z tego wniosek, że Niemcom kończyła się w trakcie wojny obronnej amunicja, co jednak nie jest prawdą, a jej zużycie we wrześniu wynosło, zależnie od rodzaju, od kilku do kilkunastu procent posiadanych zapasów, z nielicznymi wyjątkami. Niemniej, gdyby kampania w Polsce nie została w drugiej dekadzie września rozstrzygnięta, to dalsze działania wymusiłyby przynajmniej tygodniową pauzę operacyjną i przesunięcie baz zaopatrzeniowych bliżej frontu, celem ograniczenia problemów przewozowych. Na domiar złego stan dróg w Polsce powodował duże ubytki w parku maszynowym. Niektóre kompanie transportowe utraciły nawet 50% ciężarówek. Produkcja dostarczana Wehrmachtowi przez przemysł nie starczała choćby na pokrycie tych strat eksploatacyjnych. Tymczasem po pokonaniu Polski armia niemiecka dalej się rozrastała tworząc nowe dywizje, dla których nie było skąd wziąć sprzętu transportowego. W tej sytuacji, w styczniu 1940 roku, dodatkowo obcięto o połowę liczbę kolumn transportowych w każdej dywizji piechoty, zastępując je większą ilością wozów konnych. Zdemotoryzowano również część służb. W efekcie tego stopień motoryzacji zmalał jeszcze bardziej. W praktyce Wehrmacht stał się armią dwóch prędkości: szybkie związki pancerno-motorowe. Stanowiące niewielką część armii znacząco wyprzedzały inne jednostki, które nie poruszały się szybciej niż piechurzy w 1914. Kampania roku 1940 również to unaoczniła, kiedy piechota nie mogła nadążyć za pędzącymi dywizjami pancernymi. Zainteresowanych przebiegiem tej kampanii odsyłam do odcinka drugiego. Dodam jedynie, że również tu wystąpiły kłopoty aprowizacyjne. Dostawy do wysforowanych naprzód pancerniaków sprawiały trudności od samego początku, gdyż kolumny transportowe musiały się przeciskać przez zatłoczone piechotą drogi, a w kilku wyjątkowych przypadkach trzeba było zrzucać zaopatrzenie z powietrza. Choć fal gelb przebiegł szybko i planowo, między innymi również dzięki zdobyciu znaczących zapasów paliwa, wojska były w części wyczerpane, a dystans logistyczny rósł, podobnie jak w Polsce. Wyciągnięto wnioski z kampanii 1939 roku i przed fal Rot postanowiono utworzyć bardziej wysunięte bazy zaopatrzeniowe. W tym celu, nie posiadając wystarczających środków w armii, generalny kwatermistrz Wagner 20 maja zażądał od ministra transportu Rzeszy Juliusa Dorp millera przekazania mu do dyspozycji wszystkich ciężarówek w Niemczech. Tylko dzięki temu nadzwyczajnemu wysiłkowi udało się zebrać w Rzeszy i w już okupowanej Holandii pojazdy o ładowności 20 tysięcy ton, które przewiozły zaopatrzenie do magazynów bliżej frontu. Z kolei dzięki temu wznowiono ofensywę we Francji 5 czerwca. Wszystko to zwróciło uwagę nawet samego Hitlera, który zwykle nieprzesadnie interesował się szczegółami administracyjnymi. Führer jeszcze w czerwcu nakazał kompletną reorganizację systemu logistycznego. Żadne reformy nie mogły tak naprawdę pomóc. Bo problem leżał w brakach materiałowych, a nie organizacyjnych. Kampania francuska stała się po części darem niebios. Jak wspominałem w odcinku na jej temat, Armia Republiki była mniejsza, ale i tak posiadała pół raza więcej pojazdów mechanicznych niż Wehrmacht. Dużą część z nich udało się przejąć. Sprzęt zdobyczny ułatwił znacząco dalszy rozwój wojsk III Rzeszy. Dość powiedzieć, że przed inwazją na ZSRR w ciężarówki francuskie. Było wyposażonych 88 dywizji, czyli niemal 40% całej niemieckiej armii. Było to jednak ciągle za mało, aby przysłonić ogólny obraz. Szczególnie, że wkrótce miała rozpocząć się kampania, przy której walki w Polsce i Francji były z logistycznego punktu widzenia dziecinną igraszką, kampania na rozległych przestrzeniach Związku Radzieckiego.

W sierpniu rozpoczęto analogiczne prace w Komando der Wehrmacht pod kierownictwem pułkownika Bernharda von Losberga. Logistyka i sieć drogowo-kolejowa ZSRR już od początku stanowiła zagadnienie kluczowe. Linia frontu była naturalnie podzielona przez duży obszar bagien Prypeci, a obie grupy planistów zastanawiały się, czy lepiej główne uderzenie przeprowadzić na północ, czy na południe od nich. Z jednej strony północna część dysponowała lepszą siecią kolejowo-drogową, ale uderzenie byłoby wyprowadzone na tereny bardziej zalesione. Na południu i na obszarach Ukrainy teren był idealny do działań czołgów, ale z kolei sieć drogowa była mniej rozwinięta. Wątpliwości rozstrzygnął Hitler, który kierował się w dużym stopniu innymi względami niż czysto wojskowe. W wydanej 18 grudnia 1940 roku dyrektywie nr 21 Wyznaczył cele operacji, której nadano kryptonim Fal Barbarossa. Niemieckie siły podzielono na trzy grupy armii, północ, środek i południe. Grupa armii północ miała na celu zdobycie Leningradu, Grupa armii środek dostała za zadanie uderzenie na Moskwę, przy czym te dwie grupy miały współdziałać operując na północ od bagien Prypeci, a sowiecka stolica miała stać się celem dopiero po opanowaniu Leningradu który był według Hitlera priorytetem. Grupa Armii Południe otrzymała polecenie natarcia na Kijów, w stronę zakola Dniepru, a następnie uchwycenia Donieckiego Zagłębia Przemysłowego. Celem podstawowym było jednak zapobieżenie wycofaniu się Armii Czerwonej w głąb kraju i zniszczenie jej na zachód od linii Dźwina-Smoleńsk-Dniepr, co miało złamać opór Sowietów. Ostatecznym punktem było uchwycenie linii Archangielsk, a strachań czyli praktycznie opanowanie całości europejskiej części ZSRR. Ogół operacji miał zostać zamknięty w ciągu 4 do 5 miesięcy, aby uniknąć walk w zimie. Do tej dyrektywy niemieckie dowództwo zaczęło dostosowywać ostateczne plany. Nie będzie zapewne dla oglądającego żadną niespodzianką, że już w trakcie planowania problemy natury logistycznej, jakie się pojawiły, były horrendalne i nieporównywalne z niczym, czego Niemcy by do tej pory doświadczyli. Po pierwsze, nie udało się zgromadzić dostatecznych zapasów. Pomimo, że prawdopodobny poziom zapotrzebowania ustalano z wielkim optymizmem, na przykład założono, że zużycie amunicji nie będzie wyższe niż w trakcie walk we Francji. Dramatyczna była sytuacja w materiałach pędnych. Benzyny zgromadzono na trzy miesiące wedle planowanego zużycia, oleju napędowego na miesiąc. Z góry zakładano, że już w lipcu wystąpią pierwsze braki paliwowe. Aby to zniwelować, Powstał koncept dostarczania go bezpośrednio z rumuńskich pól naftowych. Nie można było szybko używać paliwa zdobycznego, bo w ZSRR wykorzystywano benzynę o niższej liczbie oktanowej, którą najpierw trzeba było dostosować do niemieckich pojazdów mieszając ją z benzolem. Niewiele było opon do pojazdów, a ich produkcja była niska w wyniku braku kauczuku. Aby go oszczędzać, w Niemczech wstrzymano produkcję gumowych podeszw butów. Zastanawiano się nawet nad zamianą kół w niektórych pojazdach na takie o obręczach metalowych. Nie było należytej ilości części zamiennych, zapotrzebowanie na owe było wręcz horrendalne. Przyczyna leżała w wykorzystywaniu przez Wehrmacht mocno różnorodnego parku mechanicznego, opartego na pojazdach zdobytych lub zebranych z najróżniejszych źródeł. Nawet produkcja rodzima pod tym względem kulała, gdyż Hitler naciskał na wytwarzanie nowych sztuk. Przez to produkcja części zamiennych, zarówno do ciężarówek samochodów, jak i czołgów, była mocno ograniczona. Weźmy za przykład 18. Dywizję Pancerną Neringa z grupy Armii Środek. Nie miała ona pojazdów, i dopiero przed samą kampanią wyposażono ją w ciężarówki francuskie, brytyjskie, często kompletnie egzotyczne. W efekcie na dzień 22 czerwca w dywizji znajdowały się pojazdy samochodowe 162 różnych typów. Sam pułk artylerii tej dywizji miał 445 pojazdów 69 różnych typów. Nie trzeba wielkiej wyobraźni, aby uzmysłowić sobie, że dla kwatermistrzostwa dywizji zapewnienie części zamiennych było nawet nietrudne, ale wręcz nierealne. Ogółem armia niemiecka wykorzystywała ponad 2000 różnych typów pojazdów, do których potrzebowała więcej niż milion różnych części zamiennych. Stosunkowo najlepiej wyglądała sytuacja w amunicji, ale tu też nie zdołano zgromadzić odpowiedniego zapasu. Szef armii rezerwowej Friedrich Fromm zalecał zebranie jej na co najmniej 12 miesięcy walk. Było to jednak nierealne. Jak zatem widać, pod wieloma względami nie udało się zebrać środków nawet na zakładane 4-5 miesięcy. Zamiast jednak zakwestionować sensowność całego przedsięwzięcia, sztabowcy niemieccy po prostu uznali, że cele będzie można osiągnąć szybciej niż zakładano pierwotnie. Drugim problemem była kwestia dostarczania zapasów do oddziałów na tak wielkich obszarach przy tak niewielkim taborze samochodowym. Kolei nie można było wykorzystać w pełni na początku walk. W ZSRR obowiązywał inny rozstaw torów, przez co każdy kilometr sieci trzeba było przebudować, na co armia oczywiście nie mogła czekać. Planiści WKH. W cudzysłowie rozwiązali te kwestie następująco. Ponownie odebrano ciężarówki oddziałom tyłowym i 75 dywizjom piechoty. Tym ostatnim w zamian przydzielono kolejne 200 wozów konnych na dywizję. Dzięki temu zdołano wyściubić pojazdy dla pułków transportowych. Po jednym z trzech pułków Gross Transport Raum przydzielono poszczególnym grupom armii. Każdy z pułków dysponował po tej reorganizacji pojazdami o ładowności około 20 tys. ton. Nie pozostały przy tym już absolutnie żadne rezerwy pozwalające pokrywać straty. Obliczono, że w ten sposób Gross Transport Traum zdoła zaopatrywać wojska maksymalnie do głębokości 500 km od własnych pozycji i że 1000 km w obie strony będzie pokonywane przez kolumnę transportową w około 6 dni z załadunkiem, co pozwalałoby na dostarczenie około 70 ton zaopatrzenia na dywizję. Osobną kwestię stanowiły dywizje szybkie, o których wiedziano, że znów oderwą się od reszty armii. Nie było możliwe, aby kolumny transportowe na tak gigantycznym obszarze przeciskały się przez piechotę i aby musiały doganiać siły pancerne. Dlatego te ostatnie postanowiono w jak największym stopniu uniezależnić od dostaw tyłowych. Zwiększono zapas paliwa przewożonego w taborze każdej z dywizji szybkich, aby wystarczyło na przejechanie 800-900 km. Założono, że na każdy kilometr terenu zdobytego pojazd będzie musiał przejechać dwa. Zatem zapas miał pozwolić na prowadzenie działań właśnie do głębokości około 500 km. Ponadto nacierająca za związkami szybkimi piechota miała wysyłać naprzód oddziały, które tworzyłyby dodatkowe mniejsze składy między czołówkami a właśnie piechotą. Z tych składów zaopatrzenie podejmowałyby Klein Kolonnenraum należące do związków szybkich. Cała ta ekwilibrystyka miała pozwolić w miarę sprawnie osiągnąć owe magiczne 500 km głębokości operacyjnej i dotrzeć szybko do linii Dźwina-Smoleńsk-Dniepr. Był to jednak maksymalny, wręcz gargantuiczny wysiłek dla logistyki. Po osiągnięciu tej rubieży było absolutnie konieczne doprowadzenie linii kolejowych i pauza operacyjna, która musiała mieć miejsce bez względu na to, jakie sukcesy udałoby się uzyskać. Naprawą i dostosowaniem radzieckiej trakcji kolejowej miały się w tym czasie zająć wojska kolejowe, czyli tzw. Eisenbahn-Truppen. Należało do nich zadbanie o to, aby jak najszybciej oddawać do użytku odcinki kolejowe umożliwiające przesuwanie baz zaopatrzeniowych naprzód i dostarczanie zapasów jak najdalej z użyciem kolei. Oddziały te, a jakże, nie dysponowały jednak odpowiednimi środkami i były nieliczne, tylko jedna szósta była zmotoryzowana w całości, a 60% nie posiadało w ogóle żadnych pojazdów. Nie zgromadzono też wystarczających zapasów środków łączności i sprzętu naprawczego. Przewodów miało starczyć zaledwie na pierwsze 100 kilometrów. W wyniku tego już w lipcu trzeba było do prac na froncie skierować też personel kolei cywilnych Reichsbahn. Zmiany dotknęły też organizacje. Przy każdej grupie armii utworzono podlegające generalnemu kwatermistrzowi Wagnerowi wysunięte placówki Auzenstellen, które były odpowiedzialne za składy zaopatrzenia w sektorze każdej z grup armii i miały dbać, aby były one przesuwane naprzód w miarę remontowania linii kolejowych. Nie zmieniono jednak systemu, w którym Wagner kontrolował składy i transport przyfrontowy, a Derfeld Transport Weizen z koleje. W efekcie obadowództwa musiały negocjować co i gdzie będzie wysyłane. Zaprowiantowanie wojsk już w planach miało się odbywać w jak największym stopniu z obszarów okupowanych, aby żywność nie zajmowała cennego miejsca w transportach. Rekwizycje i skazywanie cywil na głód, aby wyżywić siły zbrojne, były operacyjną koniecznością. Kwestią aprowizacji jeńców nie zajmowano się w ogóle. Patrząc na to wszystko, z dzisiejszej perspektywy można by zanegować poczytalność logistyków Wehrmachtu, jednak Okacha naprawdę wierzyło, że uda się Armię Czerwoną rozbić przedową magiczną granicą 500 kilometrów. Plan zaopatrywania był karkołomny, nawet gdyby całość szła idealnie z harmonogramem, a jak uczy nas historia, na wojnie bardzo rzadko wszystko idzie zgodnie z planem. 22 czerwca operacja Barbarossa ruszyła. Wliczając wojska sojuszników, grubo ponad 3,5 miliona żołnierzy uderzyło na liczące około 2,9 miliona siły Armii Czerwonej stacjonujące w okręgach zachodnich. Nie wdając się w przyczyny takiego stanu rzeczy, bo nie o tym jest materiał, sukcesy na starcie działań były ogromne, postępy błyskawiczne, a w RKKA zapanował chaos. System dowodzenia został sparaliżowany przez co początkowy opór był w tych pierwszych dniach, z niewielkimi wyjątkami, słaby. Dywizje radzieckie były zaskoczone, rozkazy były sprzeczne lub nie docierały w ogóle, brak było koordynacji. W tych warunkach nawet duża ilość posiadanego na papierze sprzętu nie miała znaczenia. Linie radzieckie przełamano w kilka kilkanaście godzin, siły pancerne trzeciej rzeszy wyszły na głębokie tyły przeciwnika dokonując okrążeń, Tyczy się to zwłaszcza obszarów działań Grup Armii Północ i Środek. Grupa Armii Południe uderzająca na Ukrainę, naprzeciw której stały największe siły Armii Czerwonej, miała stosunkowo najwięcej kłopotów i posuwała się najwolniej. 3 lipca 1941 roku szef sztabu OKH, Franz Halder, zapisał Można powiedzieć, że zadanie rozbicia masy wojsk rosyjskich przed Dźwiną i Dnieprem zostało wykonane. Nie będzie chyba przesadą, jeśli stwierdzę, że kampania przeciw Rosji została wygrana w ciągu 14 dni. Oczywiście nie jest ona tym samym zakończona. Wielkość przestrzeni i uporczywość wszystkimi środkami prowadzonego oporu będą jeszcze przez wiele tygodni absorbować nasze siły. Jednak mimo triumfalnego pochodu, wielu szeregowych żołnierzy już wtedy dostrzegło, że przeciętny czerwonoarmista, zbiorowo nazywany przez nich Iwanem. Umie być wytrzymałym i solidnym przeciwnikiem, a niektóre egzemplarze sowieckiego sprzętu potrafiły technicznie dorównywać lub nawet przewyższać niemieckie odpowiedniki. Tempo działań nie było ograniczane tylko oporem wroga. Zgodnie z założeniami, na tym etapie główny ciężar zaopatrywania spadł na Gross Transport Raum. Piętrzyły się jednak komplikacje. Drogi asfaltowe w ZSRR stanowiły tylko 7% ogólnej ich długości. Już trzeciego dnia działania odnotowano, że stan dróg utwardzonych zaczął się gwałtownie pogarszać w wyniku natężenia ruchu. Tego samego dnia czołówki pancerne w Armii Północnej Środek zażądały po raz pierwszy dostarczenia zaopatrzenia przez lotnictwo. Drogi gruntowe nawet przy niewielkich opadach tworzyły grzęzawiska. Zużycie paliwa zamiast założonych 250 tysięcy ton wyniosło 330 tysięcy ton miesięcznie. Brak części zamiennych, zwłaszcza do silników, brak opon, których miesięczny przydział wynosił jedną na 16 pojazdów, spowodował straty eksploatacyjne, dodatkowo pogłębiane przez ataki odciętych wojsk sowieckich, ponieważ kolumny zaopatrzeniowe, celem dostarczenia zapasów oddziałom czołowym przedzierały się przez nieoczyszczony jeszcze teren. Do połowy lipca z użytku było wyłączonych 25% ciężarówek. Wybiegnę w tym momencie do przodu, aby zobrazować skalę narastającego problemu. Wehrmacht straci w Rosji do marca 75 tysięcy pojazdów. W tym samym czasie otrzyma ledwie 7,5 tysiąca, co pokryje 10% ubytków. Na 2340 utraconych czołgów przybędzie 1847, zatem 80%. Pokazuje to, jak nastawione były priorytety przemysłu i jak ograniczone były jego możliwości. Tymczasem wojska kolejowe zmieniające rozstaw torów stwierdziły, że radzieckie szyny są słabsze od tych stosowanych w Rzeszy, a liczba podkładów o jedną trzecią mniejsza. Przez to nawet po zmianie szerokości nie pozwalały na wykorzystanie najcięższych niemieckich lokomotyw. Te ostatnie nie mogły być na dodatek opalane zdobytym węglem, póki nie wymieszało się go z węglem niemieckim albo nie spryskało benzyną. Na odcinkach tras jeszcze nie przerobionych Próbowano wykorzystywać tabor zdobyczny, jednak było go za mało, a poza tym tory były często uszkodzone w wyniku działań zbrojnych. Wszystko to powodowało, że ani transport samochodowy, ani kolej nie osiągnęły zamierzonej wydajności. Czołgi Grupy Armii Północ von Leba, poruszające się przez stosunkowo najlepszą sieć drogową krajów bałtyckich w kierunku na Leningrad, już 26 czerwca dotarły do Dyneburga, gdzie uderzenie musiało być wstrzymane aż do 4 lipca do czasu utworzenia bliższych składów 10 lipca dotarto do Ługi ledwie 120 km od Leningradu jednak czwarta grupa pancerna zameldowała że sytuacja zaopatrzeniowa uniemożliwia jej atak na miasto z szacowanego przez szefa Ausenstelle Nord zapotrzebowania na 34 pociągi dziennie faktycznie docierało ich co najwyżej 18 Gigantyczne zatory powstały w punktach przeładunkowych, na przykład w Ejtkunach już od 30 czerwca. O ile regulaminowy czas na rozładowanie pociągu wynosił 3 godziny, tak korki spowodowały, że czas ten wydłużył się średnio do 12, a w pojedynczych przypadkach nawet do 80 godzin. Sprawiało to, że ledwie udawało się pokryć bieżące najpilniejsze zapotrzebowanie armii. Nie było jednak mowy o zorganizowaniu rezerw zaopatrzeniowych. A kryzysy pojawiały się notorycznie. W wyniku tego oraz rosnącego oporu tempo natarcia od połowy lipca dramatycznie zmalało. Szansa na zdobycie Leningradu z marszu przepadła. Przesuwanie baz zaopatrzeniowych z rejonu Dyneburga do rejonu ługi trwało do 8 sierpnia, dopiero wtedy wznowiono ofensywę. Jednak Sowieci w tym momencie byli już znacznie lepiej przygotowani do obrony i Niemcy na linii ługi już wręcz tylko człapali. Front zaległ w okolicach Leningradu, a należy zaznaczyć, że grupa Armii Północ, najmniejsza i najłatwiejsza do zaopatrywania i tak była w najlepszej sytuacji ze wszystkich. Grupa Armii Południe nacierała przez równinny, idealny teren, jednak z nieliczną siecią komunikacyjną i praktycznie tylko jedną dobrą drogą prowadzącą z zachodu na kijów. Do 19 lipca utraciła 50% pojazdów z Gros transport Traum, a żeby uniknąć całkowitego załamania systemu, utworzono dodatkowe kolumny zwozów konnych. Dużym wysiłkiem, parając się z ciągłymi brakami amunicyjnymi, do końca lipca opanowano zakole Dniepru. Przed dalszym uderzeniem konieczne było utworzenie wysuniętej bazy zaopatrzeniowej, co się niestety przeciągało i trwało przez większość sierpnia. Dodatkowo przeciągała się też likwidacja okrążonych wojsk radzieckich pod Humaniem. Na początku września Czołgi pierwszej grupy pancernej skierowano na północ, zamiast na wschód, aby zamknąć okrążenie pięciu armii sowieckich wokół Kijowa. Ponieważ pogoda była dobra, wojska nie oddalały się tak bardzo od baz, działając na osi północ-południe, a Eisenbahn-Truppen udało się oddać końcową kolejową stację zaopatrzeniową w Pierwomajsku, zaopatrzenie chwilowo się poprawiło, co nie znaczy, że było dobre. Przez trwającą do końca września eliminację kotła pod Kijowem Grupa Armii Południe otrzymywała maksymalnie 24 pociągi dziennie z zaplanowanych 36. Dowodzący nią Gerd von Rundstedt alarmował, że bez uruchomienia linii kolejowych przez Dniepr nie zdoła kontynuować natarcia i nie osiągnie zamierzonych celów. Grupa Armii Środek Fedora von Bocka była największą ze wszystkich i początkowo osiągnęła też najwięcej. Dzięki działaniom ustawionych na jej skrzydłach grup pancernych Guderiana i Hota, zamykając setki tysięcy czerwonoarmistów w kotłach, tworzonych kolejno pod Białym Stokiem, Mińskiem, a w końcu smoleńskiem, za którym kleszcze zamknięto w połowie lipca. Początkowo dzięki sprawnemu działaniu i przygotowaniom kłopoty z zaopatrzeniem nie były dramatyczne, choć konwoje Gross Transport Raum już 25 czerwca miały problemy z przyciskaniem się przez zatłoczone przeprawy na Bugu. Niskie było zużycie amunicji, przez co można było transportować więcej paliwa, a żywność pozyskiwano praktycznie wyłącznie z zasobów miejscowych. W miarę postępów i tutaj zaczęły się jednak schody. Pancerniacy musieli czekać na piechotę, czasami wiele dni, celem oczyszczenia kotłów, a opór Sowietów pod Smoleńskiem przeciągał się. Armia Czerwona powoli zaczynała już walczyć lepiej. Nie oczyszczono linii kolejowych, więc zapasy kurczyły się. A docierała tylko jedna trzecia zaplanowanych pociągów. Do dziewiątej armii zaopatrzenie w ogóle nie docierało koleją, więc Gross Transportał musiał wysyłać ciężarówki do odległych o 400 km baz zaopatrzeniowych. Pomimo, że wcześniej twierdził inaczej, 14 lipca Wagner zameldował, że nie będzie w stanie zaopatrywać grup pancernych w natarciu na Moskwę. Atak utknął w miejscu, trzeba było utworzyć nową bazę zaopatrzeniową na środkowym Dnieprze. Przez te kłopoty, zamiast 3-4 dni, jak oceniał Guderian, uzupełnianie jednostek pancernych zajęło miesiąc, praktycznie cały sierpień, a Grupa Armii Środek musiała w tym czasie odpierać zaciekłe kontrataki Armii Czerwonej. I tak nie osiągnięto pełnych stanów, nie było części zamiennych. 16 sierpnia uruchomiono linię kolejową z Orszy do Smoleńska. Aby zaspokoić zapotrzebowanie i zorganizować rezerwy do uderzenia na Moskwę. Potrzeba było 30 pociągów dziennie, docierało ich jednak maksymalnie 18. Co więcej, rozpraszano wysiłek. Jeden z korpusów pancernych HOTA wysłano celem pomocy Grupy Armii Północ, a druga grupa pancerna Guderiana, wbrew opinii większości generalicji, na życzenie Hitlera, który więcej korzyści widział w zdobyciu Ukrainy niż Moskwy, została skierowana na południe celem zamknięcia północnej części kleszczy wokół Kijowa we współpracy z grupą armii południa co jak wspominałem wraz z oczyszczaniem terenu trwało do 26 września w międzyczasie Niemcy dostali pierwsze poważne ostrzeżenie między 30 sierpnia a 8 września armia czerwona przeprowadziła pierwszą skuteczną kontrofensywę wypychając Niemców z przyczółka pod Jelnią iwan uczył się na błędach w ten sposób do 30 września po ponad trzech miesiącach od rozpoczęcia inwazji Niemcy choć odnosili wielkie zwycięstwa, nie zdołali osiągnąć zakładanych głównych celów strategicznych. Należy zauważyć, że choć jednostki armii czerwonej z okręgów zachodnich praktycznie zniszczono, zgodnie z założeniem, choć do niewoli dostało się ponad 2,5 miliona ludzi, co najmniej kolejny milion zginął lub odniósł rany, a armia czerwona utraciła większość posiadanego w tych okręgach sprzętu, w tym kilkanaście tysięcy czołgów, tak kompletnie niedoceniono możliwości ZSRR. Do odtworzenia sił. Sami Niemcy do 26 września odnieśli 534 tysiące strat, wliczając zabitych i rannych. Z Niemiec przysłano jednak tylko 385 tysięcy rezerwistów. Tymczasem jesienna słota była zapasem, a i zima zbliżała się wielkimi krokami. <mum> Pomimo że Niemcy wierzyli w zakończenie działań wojennych przed nastaniem mrozów, stwierdzenia, jakoby nie szykowali się do zimy w ogóle, można włożyć między bajki. Przeciwnie, ilość dokumentów w sprawie przygotowań do końcowych miesięcy roku 1941, jakie przewijają się w archiwach, jest wręcz przytłaczająca. Szef sztabu OKH Franz Halder zaczął zajmować się tą kwestią już 25 lipca, a od początku sierpnia rozpoczęły się wzmożone przygotowania. Pierwsze rozkazy wydano 4 sierpnia, a ogółem OKH wydała do końca października prawie 80 dyspozycji dotyczących tego tematu. Poruszały one praktycznie wszystkie aspekty: od zapewnienia odpowiednich schronień, tudzież sposobów ich budowy, aż do zaleceń dla wojskowych weterynarzy w sprawie opieki nad końmi, które na niskie temperatury są odporne mniej niż ludzie. Nie ma w tym żadnej sprzeczności, ponieważ, nawet gdyby udało się spowodować załamanie Armii Czerwonej przed końcem roku, wtedy i tak należałoby zapewnić odpowiednie wyposażenie i przygotowanie siłom okupacyjnym i tym chroniącym wschodnie rubieże opanowanego obszaru. Również w sierpniu istniejąca w Niemczech heres -Hoch zajmująca się głównie szkoleniem piechoty górskiej, otrzymała instrukcję celem skoncentrowania się na zagadnieniu walk przy Dużym Mrozie. I w wysokim śniegu. Od września podjęto pracę, badano materiały i zbierano doświadczenia z kampanii norweskiej, z ekspedycji arktycznych, a do udziału zaproszono także doradców fińskich, aby podzielili się swoimi spostrzeżeniami z wojny fińsko-radzieckiej przełomu 39 i 1940 roku. Na północ Norwegii wysłano specjalne jednostki eksperymentalne, a personel szkoły prowadził też badania doświadczalne w Alpach Bawarskich pobliżu cuk najwyższego szczytu Niemiec. Z zebraną wiedzą i dokumentacją przygotowano listę najpilniejszych zapotrzebowań, którą przekazano wyżej do OKH. Jeszcze w październiku, czyli w momencie, w którym rozpoczęto już atak na Moskwę, do którego niedługo przejdziemy, utworzono z członków szkoły tzw. Leir Apteilung des Heres Hoge któremu nie poskąpiono nawet pojazdów motorowych, a który utworzył mobilne szkoły przyfrontowe, przeprowadzające dwutygodniowe kursy dla oficerów i podoficerów, dotyczące walk w zimie. Dwie z takich szkół utworzono przy Grupie Armii Środek. Cieszyły się one ogromną popularnością i przeszkoliły w sumie kilka tysięcy oficerów, którzy mieli wiedzę przekazywać dalej. Kompleksowo omawiały wszelkie zagadnienia walki zimowej, w tym zakładanie obozów w śniegu, kopanie osłon przed wiatrem ochronę przed zimnem prymitywnymi środkami, strzelanie w warunkach niskich temperatur, a nawet budowę iglo i przyuczanie psów do ciągnięcia sań. Też w październiku generalny kwatermist Rzeszy Edward Wagner stwierdził, że zapasy wyposażenia zimowego są wystarczające. W praktyce w magazynach wojskowych znajdowały się mundury zimowe i tysiące ton innego ekwipunku do walk w niskich temperaturach dla około 80-90 dywizji. Nie była to zatem liczba pokrywająca potrzeby całej armii, ale jednak większej jej części. Hitler, który w pewnym momencie co prawda zabronił generałom w swoim towarzystwie mówić o walkach w zimie, nie był jednak idiotą i w miarę upływających miesięcy sam zainteresował się tematem. 1 listopada spędził on z Wagnerem wiele godzin na rozmowie, przy czym ten ostatni zapewnił Führera, że grupy armii Północ i Południe otrzymały już połowę potrzebnego im wyposażenia zimowego, a grupa armii środek jedną trzecią jego ilości. Tego samego dnia Hitler dokonywał osobistej inspekcji przygotowanych przez Okacha zapasów wszelkiego rodzaju sprzętu i mundurów do walk w zimie. Tu widz zapewne zada sobie pytanie skoro było nie najgorzej, to dlaczego wyszło tak źle? Odpowiedź leży w tym, co ustaliliśmy wcześniej, w magicznym słowie logistyka. Ta w wermachcie ledwie wyrabiała, aby zaspokoić bieżące potrzeby armii, i nie była w stanie dostarczyć należytej ilości sprzętu przed rozpoczęciem zimy. Priorytet miały zawsze amunicja i uzupełnienia. Dlatego też liczby dostarczonego ekwipunku, które przedstawił Hitlerowi Wagner, istniały tylko na papierze. W praktyce większość z wyposażenia zimowego nie dotarła do oczekujących na niej jednostek, a było to coraz trudniejsze do zrealizowania, gdyż kryzys logistyczny w katastrofalny sposób się pogłębił w październiku i w listopadzie co też jeszcze omówimy. W efekcie, kiedy niemieccy piechurzy brnęli w błocie, a potem w śniegu, w kierunku radzieckiej stolicy, przeznaczone dla nich zimowe mundury, rękawice, smary, w większości tkwiły ciągle w magazynach w Niemczech, na obszarach okupowanej Polski i w stacjach przeładunkowych na terenie ZSRR. Później Hitler będzie się awanturował, że Wagner go okłamał i że ten tuzin pokazywanych mu mundurów zimowych to było wszystko, czym dysponuje niemiecka armia. Nie będzie to jednak prawda, ale raczej zrzucanie odpowiedzialności. Bo za braki środków transportowych i logistycznych, które uniemożliwiły odpowiednie wyposażenie sił zbrojnych III Rzeszy przed zimą przełomu 1941 i 1942 nie odpowiadał Wagner. Była to kumulacja wielu czynników, za część z nich winę ponosił sam Hitler. Trzeba wspomnieć, że tam gdzie kwatermistrzom konkretnych jednostek udało się na czas zadbać o odpowiednie dostawy. I wywalczyć dla nich miejsce w pociągach i kolumnach transportowych, warunki były znacznie lepsze. Przykładem może być dywizja SS Totenkopf, do której wyposażenie zimowe dostarczono zawczasu. Kiedy zostanie ona odcięta w kotle pod Demiańskiem zaraz na początku 1942 roku, jej żołnierze będą w korzystniejszej sytuacji niż ich koledzy z Wehrmachtu. To była jednak dopiero melodia przyszłości. Wcześniej, 24 września. Odbyła się w kwaterze głównej Grupy Armii Środek dyskusja na temat ponowienia ofensywy. 2 października ruszyła operacja Tajfun, mająca na celu zdobycie stolicy Związku Radzieckiego. Ruszyła, pomimo że nie udało się zadbać o zgromadzenie należytych zapasów i posiadano niewielkie rezerwy. Uważano, że Armia Czerwona jest i tak na krawędzi załamania i nie będzie to potrzebne. Aby cel osiągnąć, Grupę Armii Środek wzmocniono. Grupy pancerne numer 2 i 3 Guderiana i Hota, które wróciły na miejsce z wcześniejszego oddelegowania, uzupełniono dodatkowo czwartą grupą pancerną Hepnera, przekazaną z grupy Armii Północ. Te trzy grupy, mające być szpicą przełamań, wspomagały siły trzech kolejnych armii, ogółem 77 dywizji. Co ciekawe, w końcu września na kierunku moskiewskim to Niemcy mieli przewagę. Choć nie była ona wielka, posiadali więcej zarówno żołnierzy, jak i czołgów dział oraz samolotów. W ogóle myśląc o froncie wschodnim, zwykle mamy przed oczami obraz nielicznych sił niemieckich naprzeciwko większych wojsk armii czerwonej. I o ile przeważnie tak było, to w 1941 roku, niemal przez całą operację Barbarossa, siły żywe na froncie były w przybliżeniu wyrównane. Wahało się to zależnie od okresu i odcinka. Sowieci mobilizowali i przerzucali na front więcej, ale ponosili też ogromne straty których uzupełnianie zużywało ich rezerwy i nie pozwalało osiągnąć przewagi liczebnej. Wprowadzane do boju armie były rozbijane i dopiero wyhamowanie niemieckich postępów umożliwiło osiągnięcie dominacji w liczbach. Oj maro! sposób przejść do analizowania kluczowych momentów walk jesieni i zimy 41 roku bez wzięcia pod lupę pogody jaka faktycznie była zima roku 1941 zagłębienie się w temat przynosi interesujące wnioski zgodnie z danymi pogodowymi zebranymi z okolic moskwy była to jedna z najsurowszych zim w całym XX wieku przeciętna temperatura miesięcy zimowych odbiegała od średniej z innych lat nawet o 5 do 10 stopni in minus. Czy oznacza to, że Niemcy nie mogli się spodziewać tak mroźnej zimy? Bynajmniej mogli, gdyż okazuje się, że zimy wcześniejsze z przełomu 40 i 41, a szczególnie ta z przełomu 39 i 40 były niemal równie mroźne. Tendencja chłodniejszych niż przeciętnie miesięcy zimowych utrzymywała się do zimy 42-43 włącznie. Dopiero zima przełomu 43 i 44 była cieplejsza. Okres jesiennych roztopów przyszedł mniej więcej o czasie i zaczął się w połowie października. Pierwsze opady śniegu wystąpiły wcześnie, jednak temperatura utrzymywała się zwykle jeszcze powyżej zera lub w jego okolicach przez cały październik, a pierwsze duże mrozy przyszły 11 listopada. Warto sobie zapamiętać ten obraz ogólny. Niemniej o zmianach pogody będziemy napomykać na bieżąco w miarę omawiania wydarzeń. Rozpoczęta wspomnianego 2 października operacja Tajfun okazała się są w pigułce. Sukcesy początkowe były wybitne. Grupy pancerne Hota i Hepnera przebiły się przez sowieckie linie zamykając kocioł pod Wiaźmą 8 października. W tym samym czasie dalej na południe Guderian pod Bryjańskiem zrobił to samo we współpracy z drugą armią. W obu kotłach zamknięto około 600 tysięcy żołnierzy radzieckich, z których do niewoli dostało się wedle obecnych szacunków 500 000 do 550 tysięcy. Stanowiło to ponad 40% sił ZSRR zaangażowanych w tym momencie w obronę Moskwy. Do klęski przyczynili się sami dowódcy radzieccy, gdyż obrona mimo wcześniejszych doświadczeń została zorganizowana zbyt płytko, a wojska frontu rezerwowego Stacjonujące w drugiej linii nie miały wystarczającej przestrzeni manewru, żeby kontrolować wyłamania. Jest tu też mały, jednak niezbyt pozytywny polski akcent. 248 Dywizją Piechoty dowodził generał Armii Czerwonej Karol Świerczewski. Jednak jego jednostka została rozniesiona przez czołgi HOTA, a według źródeł radzieckich z liczącej początkowo 10 tysięcy ludzi dywizji uratowało się zaledwie 681 żołnierzy. Kolejne dni trwało oczyszczanie kotłów, jednak Niemcy byli oszołomieni sukcesem. Gazety w Rzeszy ogłosiły, że wojna na wschodzie została wygrana. 10 października folkischer Beobachter grzmiał nagłówkami: wybiła wielka godzina. Kampania na wschodzie rozstrzygnięta. Militarny koniec bolszewików. Kina berlińskie zaczęły reklamować nadchodzący dokument: Niemcy wchodzą do Moskwy. Władze generalnej guberni Rozpoczęły druk plakatów w języku polskim z napisem: Moskwa, gniazdo bolszewizmu w niemieckich rękach. Euforia zapanowała do tego stopnia, że obawiać się jej zaczął nawet Goebbels, musząc tonować wydźwięk artykułów. W tym czasie oberkommando der Wehrmacht wydało odezwę do wojsk, zachęcającą do ostatniego wysiłku, zakończoną zwrotem: Moskwa oznacza koniec wojny. U żołnierzy frontowych powodowało to irytację i złość. Ponieważ sami obserwowali coś innego niż dostarczała propaganda. Opór sowiecki wcale nie malał. Hans Roth zapisał w dzienniku. W radio słyszymy wiadomości o zwycięskich okrążeniach pod wiaźmą i bryjańskiem. Kampania na wschodzie jest praktycznie rozstrzygnięta. Słyszymy to i nawet więcej przez głośniki. Pewnie tak będą wyglądały nagłówki w domu. łapie się za głowę. Czy to możliwe? Czy dowództwo oszalało przez jedną noc? To wszystko nieprawda, wszyscy tutaj widzimy jasno, co jest grane. Czy ci panowie mają opaski na oczach? Poza Rumunami, będącymi wyjątkiem, władze innych sojuszników Włosi, Finowie, Węgrzy podchodzili bardzo sceptycznie do niemieckich rewelacji. Część nawet w tym momencie zdawała sobie sprawę, że wynik wojny na wschodzie jest wciąż wątpliwy. Dodatkowo 7 października spadł pierwszy śnieg, który natychmiast stopniał a między 9 i 11 doszło do załamania pogody. Nastąpił okres roztopów, tak zwana Rasputica, będąca naturalnym zjawiskiem w Rosji dwa razy w roku, jesienią i wiosną. Masy błota paraliżowały transport i pogorszyły to, co i tak nie działało dobrze. O ile już 4 października Hepner skarżył się na braki w zaopatrzeniu i na ledwie połowę sprawnych ciężarówek, a czwarta armia meldowała braki paliwowe, tak po 11 było znacznie gorzej, i nie była to tylko wina pogody, ale również kryzysu transportu kolejowego. to jednak spowodowało, że gros transport Raum został sparaliżowany i nie mógł już w nawet małej części nadrabiać niedostatków kolei. Szef sztabu czwartej armii, generał Günther Blumentritt, zapisał w tym okresie: Przewidywaliśmy to oczywiście, czytaliśmy o warunkach w Rosji, ale rzeczywistość przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Ciężko zobrazować, czym to było komukolwiek. Kto tego nie doświadczył. Piechota ślizga się w błocie, gdy wiele zaprzęgów konnych musi ciągnąć każde działo. Wszystkie pojazdy kołowe zapadają się po osie w mazi. Nawet ciągniki gąsienicowe poruszają się z wielką trudnością. W ten sposób wojna manewrowa stała się nierealna. Postępy niemieckich wojsk wraz z kurczącymi się zapasami zwolniły kolosalnie. Wiele oddziałów musiało zaopatrywać się wyłącznie ze środków zdobycznych. Atak przeobraził się z pancernych wyłomów i okrążeń w mozolne, czołowe spychanie wroga połączone z odpieraniem ciągłych kontrataków Sowietów, którzy w tym czasie rzucali do obrony stolicy wszystko, co byli tylko w stanie zebrać, ustanawiając nową linię defensywną na Szosie Morzajskiej. W tym momencie frontem zachodnim dowodził już Georgij Żukow, przeniesiony z frontu leningradzkiego 6 października. Na krótko zapanowała w radzieckiej stolicy panika a 15 października organy władzy zaczęły się przenosić do kujbyszewa. Poinformowano o przeniesieniu także przedstawicieli zagranicznych. Absolutnie nie należy tego mylić z chęcią pozostawienia stolicy, gdyż takiej nie było. Obrona miała być prowadzona do końca. Do prac fortyfikacyjnych skierowano dziesiątki tysięcy cywili, budynki przemysłowe przygotowano do ewakuacji, a to, czego się przenieść nie dało, minowano celem ewentualnego wysadzenia. 19 października Hepner napisał w liście Od 13 jestem w tym samym miejscu Tragiczne drogi skutkują powolnym przemieszczaniem Dodatkowo opór na drogach do Moskwy jest bardzo silny Brak zaopatrzenia powodował kuriozalne sytuacje Korpus pancerny Wittinghoffa dostał nawet odwołany później przez von Bocka rozkaz aby w wypadku braku paliwa czołówki pozostawiły czołgi i uderzały dalej na piechotę Do 30 października nawet te wolne postępy zamarły. 31. von Bock wydał rozkaz wstrzymania działań ofensywnych na całej linii Grupy Armii Środek do czasu rozwiązania kłopotów logistycznych. Hitler z niechęcią musiał przystać na te decyzje, choć sam nie rozumiał i nie akceptował rozmiaru problemów, przed jakimi stali jego żołnierze. W tym momencie zatem paradoksalnie żołnierze i dowództwo Wehrmachtu z utęsknieniem wypatrywało nastania mrozów, które utwardziłyby ziemię i pozwoliły na poprawę zdolności manewrowych pojazdów i sytuacji zaopatrzeniowej. Hepner zapisał: Dobry Boże, daj nam 14 dni mrozu, wtedy okrążymy Moskwę. W międzyczasie próbowano zorganizować choćby skromne zapasy przed wznowieniem ataku. Tu von Bock podjął inną kluczową decyzję. Część generałów postulowała, żeby skupić się na obronie zajętych pozycji i na przetrwaniu zimy. Dowódca Grupy Armii Środek odrzucił takie stanowiska. W ten sposób w pierwszej połowie listopada skromne środki transportowe będą dalej próbowały dostarczać amunicję i paliwo przed planowanym atakiem. Wszelkie prośby o wysłanie cieplejszego umundurowania będą odrzucane, a według Guderiana Grupa Armii Środek wydała nawet dyspozycje do podległych armii, aby nie wysyłały one więcej takowych żądań ze względu na przeładowaną już zdolność przewozową. Oglądane przez Hitlera na początku miesiąca zimowe mundury w większości pozostaną w magazynach. Zwierzchnik von Bocka, Halder, poparł tę decyzję o ponowieniu ofensywy, stwierdzając, że na wojnie rolę odgrywa także szczęście. Marzenia Niemców o mrozie spełniły się 11 listopada. Temperatura załamała się na trzy dni, spadając do 13 listopada poniżej minus 10 stopni, a w skrajnych momentach nawet do minus 17 dzięki czemu było to zamarzło czołgi i samochody znów mogły się poruszać bez większych problemów. Potem do końca miesiąca wahała się od minus czterech do minus dziewięciu, co utrzymywało ten stan. Również 11 listopada na Naradzie w Wilczym Szańcu Hitler wyznaczył już kolejne cele po zdobyciu Moskwy oddalone o setki kilometrów. Pokazywało to kompletne oderwanie od frontowej rzeczywistości władza III Rzeszy. Przerwę wykorzystywali też oczywiście Sowieci, rzucając w ten obszar nowe siły. 7 listopada, chcąc podnieść morale, zorganizowano obchody rewolucji z wielką paradą wojskową. Żołnierze, którzy maszerowali przez Plac Czerwony, podążali od razu na front. 15 listopada OKH wystartowało z ostatnim wysiłkiem. Na północy chod miał sforsować kanał Moskwa-Wołga. Na południu Guderian przez Tułę i Stalinogorsk, uderzyć okrążając moskwę od południowego wschodu. ale w tym momencie Niemcy zmagali się nie tylko z brakami w zaopatrzeniu, lecz dodatkowo również z coraz niższymi stanami osobowymi oddziałów. Straty kumulowały się przez całą długość walk, a uzupełnienia nie pokrywały już nawet połowy ponoszonych. Niektóre dywizje piechoty dysponowały 50 procentami żołnierzy w pułkach bojowych w porównaniu do stanu z 22 czerwca. Jeszcze gorzej było w pojazdach. Przykładowo, czwarta dywizja pancerna, jeszcze przed październikowym wstrzymaniem działań, miała 46 sprawnych czołgów ze 170 posiadanych na starcie. Przemianowana w październiku z drugiej grupy pancernej, teraz druga armia pancerna Guderiana, 1 listopada miała 230 sprawnych czołgów z ogółu 702 posiadanych. Naprawy były nierealne z braku części zamiennych. Horrendalnym wysiłkiem Wehrmacht od 15 listopada próbował człapać naprzód na wyznaczonych kierunkach. Obrona radziecka była już jednak zdecydowanie lepiej przygotowana. Pchając się od północnego zachodu na radziecką stolicę, Niemcy przez rejon Klina i Sołniecznogorska zajęli 30 listopada miejscowość Krasna Japoliana, najbliżej położony w stosunku do stolicy punkt zajęty przez hitlerowskie armie w tej kampanii. Choć niektóre czołówki rozpoznawcze zapędziły się do miejscowości Chimki, 20 km od centrum Moskwy zostały stamtąd szybko wyparte. To był kres postępów nazistowskich. Guderian na południu radził sobie niewiele lepiej, nie mogąc zdobyć tuły i próbując okrążyć ją od wschodu, co jednak też się nie powiodło. A straty w tych dniach były kolosalne. Z 230 posiadanych czołgów po 10 dniach od ponowienia ataku pozostało mu niespełna 90. Jednocześnie mróz, którego tak oczekiwano. Spowodował od połowy listopada totalny kolaps transportu kolejowego. Prowadzone na zewnątrz Szkotłów przewody wodne w niemieckich lokomotywach pękały, unieruchomiając nawet do 70% taboru. Od 12 listopada do 2 grudnia nie dotarł do drugiej armii prawie żaden pociąg. Do dziewiątej armii tylko jeden z paliwem, które dodatkowo trzeba było wlać do pojazdów z kolumn zaopatrzeniowych, żeby same mogły się poruszać. Do czwartej grupy pancernej po 17 listopada zaopatrzenie nie docierało już w ogóle. Tylko czwarta armia swoją sytuację określiła jako wystarczającą. Nieliczne amunicja i paliwo, docierające dzięki gros transport raum, operującemu w tym momencie mniej więcej tylko jedną ósmą posiadanych wcześniej ciężarówek, było wręcz rozdrapywane. Nasilały się, mające już wcześniej miejsce konflikty i oskarżenia o wzajemne podkradanie sobie zapasów, lub nierówny ich podział. Wojna, i tak niesamowicie okrutna, zbrutalizowała się do granic. Hitlerowscy żołnierze, głodni i niedoposażeni, odbierali żywność i wszystko, co mogli miejscowej ludności cywilnej, często skazując ją na śmierć. Wypędzano ludzi z domów, które zajmował Wehrmacht w poszukiwaniu ciepła. Henry Mettelmann opisywał to następująco. Dostaliśmy rozkaz zajęcia chałup jednej na drużynę, i wyrzucenia z nich chłopów. Weszliśmy do naszej. Kobieta i troje dzieci siedziały przy stole najwyraźniej po posiłku. Bała się nas, widziałem, jak jej dłonie drżą. Dzieci patrzyły z niezrozumieniem. Sierżant przeszedł do rzeczy Raus i wskazał drzwi. Matka zaczęła odchodzić od zmysłów, a dzieci płakać. Powtórzył więc raus, otworzył drzwi i machnął ręką w sposób, którego nie można było nie zrozumieć. Na zewnątrz był mróz. Patrzyłem przez małe okno. Jak stoją w śniegu, rozglądając się na wszystkie strony bezradnie, nie wiedząc, co począć. Kiedy spojrzałem później, zniknęli. Nie chciałem więcej o tym myśleć. W tego typu przypadkach oporni byli nierzadko zabijani. Co gorsza, Armia Czerwona, pomijając bezpośrednie zabijanie, często robiła dokładnie to samo. Wiele wsi armiści palili, aby nie zostawiać Niemcom schronień. Ludnością się nie przejmowano, nie był to czas na skrupuły. Niemcy nie przewidzieli też efektu ubocznego. Niejednokrotnie wyrzucani z domów ludzie szli do partyzantki, bo dla wielu była to jedyna szansa na przetrwanie. Spowodowało to wzrost działań partyzanckich na tyłach, jesienią i zimą, co ponownie prowadziło do brutalnych represji. Same działania zbrojne też stały się bardziej zażarte. Mordowanie jeńców, uprzednio i tak częste, teraz było na porządku dziennym. Walczące strony biły się z zaciekłością o kolejne wioski czy nawet pojedyncze zabudowania, często nie dlatego, że zależało im na wykonaniu celu, ale mając świadomość, że przegrana oznacza noc na zewnątrz. Co gorsza, od początku grudnia temperatura miała spaść. Przez kolejne dni obniżyła się z minus 3 30 listopada do minus 26 grudnia, momentami spadając nawet poniżej minus 25 stopni Celsjusza. W tym momencie zaczynała się radziecka kontrofensywa. Niemcy zostali więc de facto powstrzymani jeszcze zanim zaczęły się największe mrozy. W momencie, w którym temperatura spadnie na dobre, będą oni już w zupełnej defensywie, jeśli zatem ktokolwiek miałby zrzucać winę, to jeśli już, zdecydowanie bardziej na rosyjskie błoto a nie na mróz. Szczególnie że w miarę szybkie nadejście tego ostatniego w 1941 roku skróciło okres Rasputicy. Jednak nawet temperatury w okolicach minus 5 czy minus 10 stopni, które panowały od połowy do końca listopada, mogą być zabójcze dla ludzi, którzy nie posiadają odpowiedniego ubrania, czy którym brakuje źródeł ciepła. A wobec temperatur, jakie zapanują później, w momencie ofensywy ZSRR, nawet te wydają się niczym. Przy załamaniu aparatu logistycznego, Niemcy musieli więc improwizować i radzić sobie wszelkimi sposobami. Oprócz żywności, Ludności cywilnej zaczęto także zabierać ubrania. Z użytecznych części odzieży, zwłaszcza walonek, odzierano jeńców, przez co wielu z nich później umierało. Dyscyplina mundurowa w wermachcie pogarszała się, co Sowieci dostrzegli i podchwycili, a w ich propagandzie pojawił się tak zwany zimowy fryc, czyli obraz Niemca poubieranego z konieczności w babcine chusty, skradzione rękawice i inne tego typu elementy. Pomoc udzielana przez OKH przy braku zdolności przewozowych polegała na wysyłaniu komunikatów w stylu Problem odmrożonych stóp w butach z cholewami rozwiązać można przy pomocy włożonego do środka papieru lub słomy Nie mogło to przynieść wielu skutków Podobnie jak nauki wyniesione z Heres, Hoge, Birkschule Braku wyposażenia nie mogło zastąpić nic Zawodził sprzęt Smary zamarzały powodując zacięcia lub uszkodzenia przy braku dostatecznej ilości takich dostosowanych do niskich temperatur po prostu usuwano go z broni. Pojazdy nie chciały się uruchamiać, a aby to uczynić, potrzebne były specjalne zabiegi: od prymitywnych, jak palenie ognisk pod silnikami, przez marnujące zasoby, jak trzymanie pojazdów awaryjnych na chodzie i przelewanie gorącego płynu z chłodnic do innych. Nieopacznie pozostawione w błocie trzeba było wykuwać z ziemi. Zamki, armat i oporo powrotniki. Zamarzały. Ostrzał artyleryjski był też znacznie mniej skuteczny, gdy pociski wybuchały w głębokim śniegu. Konie, szczególnie te przywiezione z Europy, padały masowo, stanowiąc przynajmniej źródło żywności. Dotknięcie metalu bez rękawic powodowało powstawanie trudno gojących się ran. Problemy były z higieną, brak możliwości umycia się, zmiany odzieży, wyprania jej skutkował niewyobrażalnym wręcz smrodem. Nawet kiedy żołnierze znaleźli trochę ciepła, błyskawicznie ożywiały się wszy. Strach przed odmrożeniem powodował nawet, że żołnierze na warcie załatwiali potrzeby fizjologiczne w spodnie. Doprawdy kontrast pomiędzy zwycięskim niemieckim żołnierzem z czerwca lub lipca i tym z grudnia nie mógłby być większy. Słowa Haldera, jakoby kampania została rozstrzygnięta w 14 dni, w tym momencie były już ponurym żartem. Krótki fragment poświęcimy kwestii, która pojawia się ciągle i jest tak powszechna, że spotykam się z nią nawet w solidnych książkach historycznych uznanych autorów, np. Bewora. Kwestii tzw. syberyjskich dywizji, które przerzucone ze wschodu miały uratować Moskwę po tym, jak Richard Zorge, szpieg niemieckiego pochodzenia w Tokio, przekazał Sowietom informację, że Japonia nie uderzy na ZSRR. Jest to totalna i absolutna bzdura która była jednak pielęgnowana zarówno przez historiografię zachodnią, jak i tę radziecką, ponieważ nikt nie miał interesu w prostowaniu tej pięknej historii. Zachodzi tu podobny kasus jak z polskimi szarżami na czołgi po II wojnie światowej. Przechodząc do sedna, azjatycka część ZSRR, czyli ta położona na wschód od pasma gór Ural, składała się z następujących okręgów wojskowych. Uralskiego, syberyjskiego, środkowoazjatyckiego, zabajkalskiego i z frontu dalekowschodniego, z czego dwa ostatnie, zabajkalski OW i front dalekowschodni, pilnowały gorącej granicy z Japonią. Ogółem przez całą kampanię 1941 roku od 22 czerwca do 31 grudnia z tych czterech okręgów i jednego frontu na zachód przerzucono 28 dywizji, w tym 18 dywizji piechoty, jedną dywizję górską, trzy pancerne, trzy zmotoryzowane i trzy kawalerii górskiej. Z tych 28 dywizji aż 11 przerzucano jeszcze w czerwcu, a od sierpnia do grudnia zaledwie 14. Przypomnijmy, że informacje z Orgego zostały przekazane najprawdopodobniej we wrześniu, a na 100% nie wcześniej niż w sierpniu. Co więcej, z 14 dywizji przerzuconych od sierpnia do grudnia w obronie Moskwy wzięło udział 8, ponadto tylko 3, były złożone głównie z personelu rekrutowanego wśród mieszkańców Syberii. Obrona Moskwy przez świeże, syberyjskie dywizje nie jest niczym więcej jak mitem. Ponadto, jeśli chodzi o wyposażenie, dywizje tworzone w syberyjskim czy zabajkalskim okręgu wojskowym nie różniły się kompletnie od tych tworzonych w charkowskim czy leningradzkim. Nie były specjalnie wyposażane do walk w zimie, nie składały się wyłącznie z narciarzy, etc. etc. Jeśli czymś się owe dywizje z Syberii mogły wyróżniać pod Moskwą, to tylko tym, że były dywizjami kadrowymi z pełnymi etatami. Skąd się ten mit wziął? Najpewniej już z niemieckich meldunków z bitwy pod Moskwą z 1941, bo w paru miejscach spotkać się można z opinią hitlerowskich dowódców, jakoby pojawiły się przed nimi dywizje przerzucone z Syberii. Tłumaczyli sobie oni w ten sposób niezrozumiały dla nich fakt napotykania kolejnych radzieckich jednostek. I wygląda na to, że każdej nowo rozpoznanej dywizji, która dawała im się we znaki, nadawali miano syberyjskiej. Oczywiście warto sobie zadać pytanie, skąd zatem się te nowo rzucane do walki siły brały. Odpowiedź będzie prosta i niestety mało szokująca, dosłownie z całego Związku Radzieckiego, a głównie z niezajętej jeszcze przez Niemców europejskiej części, plus przerzucane z innych frontów, np. z pod Leningradu, a także tworzone ad hoc, tak zwane czyli milicja, która nie miała z wermachtem większych szans, ale pozwalała zyskiwać czas na łatanie dziur poważniejszymi jednostkami. Ogółem w drugiej połowie 1941 roku ZSRR zmobilizował od podstaw 182 dywizje piechoty, 50 kawalerii, 8 pancernych, 3 zmechanizowane, 43 milicji, dodatkowo 62 brygady pancerne, 55 samodzielnych brygad piechoty. 32 brygady piechoty morskiej, z zaznaczeniem, że wiele z tych jednostek nie uzupełniono do pełnych stanów. Dywizje często miały po 3-5 tysięcy ludzi. To właśnie ten kolosalny wysiłek mobilizacyjny całego kraju powstrzymał niemiecką nawałę i przy nim te kilka dywizji z Syberii pod Moskwą nie miało kluczowego znaczenia. Same informacje Zorgego patrząc na czas przerzucania wojsk nie miały wielkiego wpływu na decyzję Stalina, co nie jest dziwne. Stalin nigdy nie opierał swoich działań na informacjach od pojedynczego szpiega. Zorge przecież tak samo informował o nadchodzącym ataku niemieckim, a jednak nie przyłożono do tego specjalnej wagi. Poza tym, to co tak naprawdę Zorge przekazał Sowietom, to wieść, że Japonia nie zaatakuje, jeśli siły ZSRN na Dalekim Wschodzie nie zostaną mocno uszczuplone i nie będzie ona miała dużej przewagi. A o ile armia kwantuńska stacjonująca w Mandżurii liczyła w 1941 roku około 760 tysięcy ludzi, tak front dalekowschodni i zabajkalski okręg wojskowy miały 22 czerwca 700 tysięcy, jednak zdecydowaną przewagę w sprzęcie. Co więcej, w obawie przed Japonią, front dalekowschodni, którym dowodził Josip Apanasienko, nieustannie powoływał nowe jednostki, praktycznie ogołacając ludnościowo mało zasobne tereny dalekiego wschodu z rekrutów wcielając nawet mężczyzn grubo po czterdziestce i część więźniów gułagów. Do tego frontu kierowano też rekrutów z innych okręgów wojskowych, np. przykład z Uralskiego. Tym sposobem w grudniu 1941 roku, czyli w momencie rozpoczęcia kontrofensywy pod Moskwą, mimo wysyłania części sił na zachód, przeciwko Japonii stało już ponad milion ludzi. Choć zmalała z kolei liczba czołgów widział, ale i tak posiadano ich więcej niż miała armia kwantuńska. Biorąc do tego pod uwagę, że lądowa armia japońska od 1937 była zaangażowana w Chinach, czego końca nie było widać, a japońscy dowódcy mieli w pamięci walki nad Hauchengoem w 1939 i wiedzieli też, że ich wojsko nie jest w stanie, podobnie jak Niemcy, logistycznie wytrzymać wojny na przestrzeniach Syberii i wiedzieli to na własnym przykładzie, bo logistyka była niewydolna już w Chinach, jakikolwiek atak armii cesarskiej na ZSRR był mało realny. Azja Południowo-Wschodnia wydawała się decydentom z kraju kwitnącej wiśni rozsądniejszym kierunkiem ekspansji, a to oznaczało wojnę ze Stanami Zjednoczonymi i Ameryki. I wragu po tej dygresji wracamy pod Moskwę, którą pozostawiliśmy w pierwszych dniach grudnia. Piątego dnia tego miesiąca, o czym napomykaliśmy, rozpoczęła się radziecka kontrofensywa na wyzute z sił wojska niemieckie. Pierwszy ruszył z pod Moskwy front kaliniński. Dzień później zaatakowały fronty zachodni i południowo-zachodni. Do tego momentu Armia Czerwona zdołała zabezpieczyć rezerwy mogące przeprowadzić ofensywę. Sama była mocno wyczerpana. A przewaga liczebna nad grupą armii środek nie była duża, niemniej uznano ją za wystarczającą. Miejscami na kierunkach przełamania udało się uzyskać nawet stosunek jak 2 do jednego. Film jest co prawda o Niemcach, ale warto poświęcić też parę słów Sowietom w ramach skali porównawczej. Rzucając gromy na niemiecką logistykę i nieprzygotowanie nie można zapominać, że ZSRR też nie dysponował wystarczającą ilością pojazdów motorowych szczególnie po stratach w 1941 roku, i też miał braki zaopatrzeniowe, jednak walczył w bezpośrednim sąsiedztwie swojego zaplecza, co powodowało, że problemy były nieporównywalnie mniejsze. Żołnierze radzieccy także mocno cierpieli od zimy i też mieli braki w ekwipunku, ale ponownie nie aż takie. Ponadto, broniąc się, mieli większą możliwość wyboru pozycji, lepszy dostęp do siedzib. Na dłuższą metę żaden człowiek nie jest odporny na mróz, o czym Sowieci przekonali się w trakcie wojny zimowej przeciwko Finlandii, gdzie to oni byli w podobnej sytuacji jak Niemcy teraz. Temperatury w zimowych miesiącach w ZSRR były na tyle niskie, że naturalne przystosowanie traciło znaczenie, a kluczowe było wyposażenie i możliwość ogrzania. W lutym młody żołnierz RKK pisał w liście do domu. Siedmiu naszych chłopaków ma odmrożone nogi są teraz w szpitalu musieliśmy iść siedem dni bez kawałka chleba, byliśmy wykończeni i głodni Otto Schellert, generał piechoty Wehrmachtu w trakcie walk niedaleko Rzewa zanotował, że atakujący Rosjanie cierpią od mrozu znacznie bardziej niż jego ludzie bo gdy on broni się we wsi oni są na otwartym terenie jak widać zima nie oszczędzała nikogo szczęśliwie dla siebie Armia Czerwona pomna doświadczeń z Finlandii znalazła sposób na dostarczenie przynajmniej sporej części żołnierzy zimowego umundurowania Choć znane są przypadki, że aby to zrobić trzeba było zabrać je żołnierzom na tyłach i przekazać frontowym, a tu i ówdzie wystąpiły opóźnienia. Sam radziecki sprzęt był często pod wieloma względami lepszy niż niemiecki w warunkach niskich temperatur. Wynikało to z faktu, że niemiecki często był tworzony pod warunki zimy europejskiej, a nie temperatur dochodzących do minus 40. Niemcy po tym jak ofensywa ZSRR ruszyła nie byli w stanie odpowiedzieć. 8 grudnia Hitler wydał dyrektywę, w której nakazywał wytrwanie na pozycjach obronnych. Dowódcy niemieccy zdawali sobie sprawę, że jest to niemożliwe i wnioskowali o zgodę na wycofanie. Ogółem nie był to dobry czas dla Rzeszy. Wcześniejszy atak na Pearl Harbor 7 grudnia spowodował, że 11 Hitler w wystąpieniu w Reichstagu wypowiedział wojnę Stanom Zjednoczonym. Mogłoby się to wydawać lekkomyślne, jednak bez wnikania w szczegóły. Konflikt ten był praktycznie nie do uniknięcia, a USA nie było już od dłuższego czasu krajem neutralnym. 14 grudnia Halder wydał pozwolenie na niewielkie odejście na zachód i oparcie o lepsze pozycje obronne, jednak bez wiedzy Firera. Ten zirytowany, 18 grudnia zdymisjonował von Boka, 19 grudnia zwolnił ze stanowiska szefa oberkommando der Wehrmacht von Brauchitscha, a 20 grudnia decyzję o wycofaniu się wstrzymał. Jednym z innych protestujących oficerów był Guderian, który wściekał się, że obrona jest niemożliwa w tych warunkach, zwłaszcza że zimowe wyposażenie ciągle leży w punktach zaopatrzeniowych w Polsce. Kolejne głowy poleciały oprócz Guderiana zwolniono Hepnera i dowódcę czwartej Armii Straussa. W sumie około 40 dowódców wyższego szczebla straciło stanowiska w tej mini czystce. Zaznaczyć warto, że pojawiają się głosy, iż decyzja Hitlera była słuszna, a zezwolenie na wycofanie się grupy Armii Środek spowodowałoby bezładny jej odwrót i rozbicie. Tak drastyczny obrót spraw wydaje się jednak mało prawdopodobny, bo Armia Czerwona zwyczajnie nie była jeszcze na tyle silna, aby aż taką klęskę Wehrmachtowi zadać. W międzyczasie rozwijającej się sowieckiej ofensywie nie pomagała pogoda. Od 8 grudnia przyszła niewielka odwilż, trwająca do 12 grudnia. Spowolniła postępy radzieckie i ułatwiła hitlerowcom walki obronne, choć ich sytuacja i tak była ciężka. Niejednokrotnie musieli walczyć w okrążeniu, trzymając się pozycji. Bronili się jednak nad wyraz skutecznie, nie dając się rozbić Armii Czerwonej. W ostatniej dekadzie grudnia nastąpi załamanie temperatury i osiągnęła ona najniższe w tym roku wartości, spadając w pojedynczych przypadkach poniżej minus 35 stopni. 8 stycznia zakończyła się pierwsza radziecka kontrofensywa. Zlikwidowała ona bezpośrednie zagrożenie wobec Moskwy, odrzuciła Niemców o 100, a w niektórych przypadkach nawet o 200 km na zachód. Sowieci odbili Klin, Kalinin, Kaługę na Narofominsk. Nie był to jednak koniec, ale zaledwie początek. Przez cały okres zimy, do marca, to Sowieci będą na natarciu. 8 stycznia rozpoczęto ofensywę rżewsko wiaziemską która miała za zadanie rozbić wojska niemieckie. Mało znanym epizodem jest użycie wojsk powietrzno-desantowych. Celem odcięcia wojsk niemieckiej 4 Armii Pancernej Sowieci zrzucili koło Wiaźmy 4 Korpus Powietrzno-Desantowy. Jednak w wyniku bardzo małej ilości dostępnych maszyn transportowych zrzuty odbywały się przez 8 dni, a liczba spadochroniarzy była niewielka. W efekcie większość 4 Korpusu zniszczono. Ta i inne ofensywy prowadzone przez ZSRR do wiosny, również na innych odcinkach, Odepchnęły front, ale nie rozbiły armii hitlerowskich. Walki w styczniu i lutym są kolejnym przykładem tego, że aura jest mieczem obosiecznym, a warunki głębokiego mrozu są mocno niekorzystne dla atakującego. Pokrywa śniegu, która narastała od drugiej połowy grudnia, miała w połowie miesiąca około 70 do 150 cm. W połączeniu z siarczystym mrozem i temperaturą średnią stycznia w okolicach minus -20 spadającą nawet do minus 40, stała się ona sypka i mocno utrudniająca poruszanie piechurom, pojazdom, nawet takim jak T-34, zwykle dobrze sobie radzący w terenie. Generał Gustaw Hynne stwierdził nawet, że to śnieg uratował niemieckie wojska odcięte w kotle pod Demiańskiem. To już jednak inna opowieść. Priorytetem tego materiału byli Niemcy i 1941 rok. Podsumowując, Wehrmacht kampanię 1941 roku przegrał w wyniku posiadania niewystarczających środków do jej planowego przeprowadzenia. Nie tylko liczby żołnierzy, ale może nawet przede wszystkim zapasów, rezerw i środków transportu. Nie zdobyto ani Leningradu, ani Moskwy, nie mówiąc już o dalej położonych celach czy ostatecznej linii Archangielsk-Astrahań. Ta pozostała w sferze marzeń. Niedostatki logistyczne z tego braku sprzętowego głównie wynikały, bo samemu zaangażowaniu służb ciężko coś zarzucić. Zdarzały się oczywiście błędy, niedopatrzenia, ale i tak dokonywały one momentami cudów, aby w ogóle pozwalać hitlerowskiej ofensywie posuwać się do przodu. Eisenbahn truppen jeszcze do początku października dostosowało ponad 16 tysięcy kilometrów torów. Do końca roku odrestaurują, zbudują lub zmienią rozstaw ponad 20 tysięcy kilometrów. Pogoda, szczególnie jesienne błoto, miało oczywiście duży wpływ na działania zbrojne, nie jest to żadnym zaskoczeniem, ale z przedstawionych faktów wyłania się raczej to, że pogoda była katalizatorem a nie przyczyną problemów sił zbrojnych III Rzeszy. Uwidoczniła ona niemieckie braki, które objawiały się już wcześniej, ale nie była ich sprawcą. O ile do sierpnia i do osiągnięcia zakładanej granicy logistycznej 500 km wszystko szło jako tako, później posypanie się zaopatrzenia spowodowało coraz większe opóźnienia. Im dalej w las, im dalej od własnych granic, tym było gorzej. Nie złamano woli oporu Armii Czerwonej, a przede wszystkim zupełnie niedoszacowano jej siły. Jeszcze w 1940 roku Halder oceniał wojska ZSRR na 50 do 75 dobrych dywizji i stwierdzał, że Niemcom wystarczy na wschodzie 80 do 100 własnych. Później te szacunki podniesiono, ale i tak były one bardzo mylne. Nie doceniono też zdolności kraju Stalina do szybkiego odtwarzania związków taktycznych i mobilizacji rezerw. Cele planu Barbarossa były zwyczajnie rzecz biorąc kompletnie nierealne i niemożliwe do osiągnięcia w założonym czasie. Straty ponoszone w wyniku mrozu pod Moskwą były oczywiście dotkliwe, ale nie można ich roli wobec całego wysiłku wojennego przeceniać. Według Haldera do 20 marca 1942 roku Niemcy utraciły na wschodzie 225 tysięcy zabitych, 51 tysięcy zaginionych, 796 tysięcy rannych odmrożeń powodujących niezdolność do służby było 112 tysięcy. Zatem było to tylko około 10% strat krwawych poniesionych do wiosny roku 42. Dla porównania w Armii Czerwonej 4%. Ogółem odmrożeń było oczywiście więcej, ale przeważnie nie były one groźne, żołnierze wracali na front w 93% przypadków. Średni okres hospitalizacji wynosił 27 dni. Ponadto większość z nich była poniesiona od grudnia do lutego, kiedy po niemieckiej ofensywie pozostało ledwie wspomnienie. Tak jak stwierdziliśmy, załamało się ona wcześniej. Niemcy przeszli swój zimowy szest tak jak Armia Czerwona przeszła go w 1939. Wyciągnęli wnioski. Do zimy przełomu 42. i 1943 będą przygotowani lepiej acz też nieidealnie. Historycy prześcigają się w rozważaniach na tematy alternatywne, co Niemcy mogliby zrobić inaczej, co by było gdyby. Czy gdyby Guderiana nie wysłano na Kijów, tylko puszczono od razu na Moskwę, to byłoby lepiej? Tyle, że pod koniec sierpnia nie pozwalała na to sytuacja zaopatrzeniowa grupy armii środek. Poza tym pozostawiłoby to bardzo silne siły radzieckie na jej południowej flance, narażonej na kontrataki. Czy gdyby nie kampania na Bałkanach można było rozpocząć operację wcześniej? Też tylko w ograniczonym zakresie, bo wiosna była deszczowa. I gdyby Niemcy ruszyli w pierwotnej dacie 15 maja, wtedy utknęliby w błocie wiosennym. Nawet gdyby Wehrmacht, posiadanymi środkami, dotarł do Moskwy, to wypada się zgodzić z konkluzją Jana Kerszoła. Rezultat byłby pewnie podniesionym do potęgi preludium tego, co działo się w Stalingradzie rok później. Przypomnijmy, że pod Stalingrad Niemcy podeszli jeszcze w sierpniu i nie opanowali go przez kolejne miesiące, a nawet w razie zdobycia stolicy, co wymagałoby walk tak ciężkich, jakich Niemcy w 1941 nie doświadczyli, nie oznaczałoby to końca wojny. Sowieci byli zdecydowani walczyć i mieli środki, aby prowadzić ją dalej. Szczególnie że od 1942 roku na coraz większą skalę zaczęło do nich docierać zaopatrzenie z krajów zachodnich. Twierdzenia, że upadek Moskwy oznaczałby z automatu upadek ZSRR, to raczej myślenie życzeniowe, nieoparte na konkretach i nieróżniące się od takiego samego myślenia Hitlera sprzed całej kampanii, gdzie twierdził on, iż wystarczy kopnąć w drzwi, a cała zgniła struktura się rozleci. Fantazjujemy już w tym momencie mocno. Rozważania takie są oczywiście ciekawym eksperymentem myślowym, ale przypominają mi rozwiązywanie kwadratury koła. To, co się stało jesienią i zimą 1941 roku, nie zależało od zmiany jednej decyzji, ale było wypadkową bardzo wielu czynników, niektórych, jak takie, a nie inne priorytety przemysłu niemieckiego, wieloletnich. Na dobrą sprawę przemysł niemiecki nie osiągnął pełnej stopy wojennej przed 1943 i 1944 rokiem. Niemcy nie byli przed Barbarosą gotowi do wojny długotrwałej. Jak ujął to amerykański dziennikarz CBS, Howard Smith na początku grudnia, Niemcy zawygrywają się na śmierć. W grudniu 1941, kiedy naziści toczyli już wojnę z ZSRR, który w pojedynkę produkował więcej czołgów niż Rzesza, Wielką Brytanią, która w pojedynkę produkowała więcej samolotów, Stanami Zjednoczonymi, które to prześcigały gospodarczo państwo Hitlera praktycznie na każdym polu o parę długości. Tak naprawdę Niemcy były w sytuacji tragicznej, jeśli nie beznadziejnej choć jeszcze nie wszyscy zdawali sobie z tego sprawę. Dziękuję ci, drogi widzu, za uwagę i poświęcony czas. Pozdrawiam, do usłyszenia.